Puszcza w centralnej Polsce, tak nazwać można Bolimowski Park Krajobrazowy. Leżący na pograniczu dwóch województw, łódzkiego i mazowieckiego, park przyciąga uwagę nie tylko pięknymi lasami, ale też doliną rzeki Rawki i licznymi miejscami związanymi z historycznymi wydarzeniami. Park został utworzony w 1986 roku. Ta puszcza to jest zlepek dawnych starych puszcz Wiskickiej, Karabiowskiej, Jaktorowskiej i Bolemowskiej. A Jaktorowska Puszcza to ta, w której za czasów króla Zygmunta Wazy zginął ostatni Tuła. Więc ten atut miejsca, ponieważ w tej części Polski takiego drugiego lasu, tak dużego i rozległego, nie ma. Drugi atut to jest Rawka i jej dolina. Sama Rawka jako taka, licząca długości kilometrów około 100, jest rezerwatem przyrody od początku do samego końca, czyli do tego miejsca, gdzie do Bzury wpada. Dolina jej jest korytarzem ekologicznym o randze krajowej. Tędy przemieszcza się bardzo dużo gatunków dużych i małych, dużych ssaków, czyli łosi, jeleni, danieli, saren, dzików i ssaków małych. Tutaj również żyją bardzo, żyją bardzo liczne ptaki. Między innymi mamy tutaj i żurawie, i zimorodki, i czaple, i bąki. Takie ciekawe ptaki, które buczą jak bąk. Część Doliny Rawki na długości około 40 km jest objęta ochroną jako obszar Natura 2000, obszar ochrony siedlisk. Oprócz tego jest to bardzo urokliwa, dzika rzeka, na szczęście nieuregulowana, niezagospodarowana, która tworzy bardzo rozległe, malownicze rozlewiska, które czasem wysychają. Oprócz tego nawadnia bardzo ciekawe łąki pełne kwiecia, ale to nie o tej porze roku. W związku z tym, że wiele czasu poświęcimy lasom i puszczy, warto poznać kilka nowych pojęć używanych przez przyrodników. Grąd to wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu, dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerku. Ols to inaczej las olchowy, porastające żyzne, bagienne siedliska. Łęk, las łęgowy, zbiorowisko leśne występujące nad rzekami i potokami. Dąbrowa to inaczej obszar leśny, a dokładnie typ lasu liściastego z drzewostanem dębowym. Podróż przez Park Bolimowski zaczynamy od okolic Bolimowa. To od nazwy tej właśnie miejscowości nazwę nadano całemu parkowi. Dolina rzeki Rawki to obszar Natura 2000. Jest to jedna z form ochrony przyrody. Jest to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Będąc w Bolimowie, warto zwrócić uwagę na cmentarz, na którym spoczywają ofiary ataków chemicznych z czasu I wojny światowej. Jadąc dalej, trafiamy w okolice Halina. Tu, w pobliskim lesie, spotkamy krzew, który łączy przyrodę z historią. To tak zwana świdośliwa. Wczesną wiosną krzewy te nie wyglądają zbyt efektownie, ale wkrótce pojawią się kwiaty, a latem jagody. Ciekawe jest jednak pochodzenie tych krzewów. Zostały one tu posadzone w związku z działaniami wojennymi I wojny światowej. Świdośliwa bowiem jest bogata w witaminę C. Stosowano ją jako dodatek paszy dla koni. Jadąc dalej, trafiamy do Joachimowa. Tu znów pozostały z czasów wojny cmentarz, a w pobliżu na rzece Rawce utworzono zbiornik wodny. Ciekawostką tego miejsca jest tak zwana przepławka dla ryb. Wodne progi Rawki, związane ze sporym spadkiem terenu na niewielkim odcinku drogi, są barierą uniemożliwiającą migrację ryb. Z tego powodu utworzono dodatkowe koryto, którym ryby mają możliwość ominąć trudne do pokonania wodne progi. W tym miejscu spotkać można migrujące łosie. My takiego szczęścia nie mieliśmy, ale jeśli odwiedzicie to miejsce, możecie spodziewać się ciekawego spotkania z taką zwierzyną.
Dolina rzeki jest tutaj niezwykle urokliwa. Meandrująca rzeka tworzy wyjątkowy krajobraz i znów przyroda splotła się tu z historią. Porastające skarpe dęby nie nadają się na meble. Dęby kryją w sobie i historię, i żelastwo, ponieważ są świadkami pierwszej wojny. My jesteśmy zaś na linii okopów rosyjskich, które przez długi czas podczas zimowych pojedynków artyleryjskich pomiędzy rokiem 1914 a 1915 ostrzeliwane były przez artylerię pruską. Stąd też w tych dębach, które ocalały i przeżyły do naszych czasów, jest bardzo dużo odłamków. Żadne meble z nich już nie powstaną, żaden tartak tego nie chce przeciąć. Te dęby mogą sobie tutaj rosnąć w ciszy i w zupełnym bezpieczeństwie. Bolimowski Park Krajobrazowy, choć oparty głównie na Dolinie Rawki, skrywa kilka innych wodnych cieków. Grabinka to przykład leśnego potoku okresowego. Dolina tej rzeczki to wyjątkowe siedlisko owadów. Innymi ciekawymi miejscami są doliny rzeki Korawiewki i Rokity. Ciekawostką jest prowadzony tu program badawczy, którego celem jest sprawdzenie natury rzecznej. Człowiek od lat próbuje okiełznać rzekę, regulując jej bieg. Okazuje się, że rzeka sama wybiera sobie miejsce, którym płynie. Prowadzone właśnie badania przez europejskich naukowców odpowiedzieć mają na pytanie, jak kontrolować bieg rzek, by te z jednej strony tworzyły piękne krajobrazy, z drugiej nie tworzyły zagrożeń powodziowych. Interesującym miejscem na terenie Parku Bolimowskiego jest Buda Budnika. Budnik to mieszkaniec lasu, trudniący się przerobem drewna, m.in. na smołę. Budnicy wytwarzali z drewna potaż, który był środkiem konserwującym. Buda Budnika w Parku Bolimowskim znajduje się na szlaku ścieżki edukacyjnej. Lekcje przyrody w terenie są w tym parku częstą praktyką. Pytanie pierwsze. Jak wam poszło? Dobrze. No to super. Czyli mam nadzieję, że nie będzie też tutaj tak źle. Gąsienica, czerw, pędrak. Czym są i z jakimi grupami zwierząt są związane? Gąsienica czerw i pędrak. To jest drugie stadium rozwoju motyla. Pierwsze to jajo. No tak, czyli ogólnie ta gąsienica, czerw i pędrak są to? Te. Motyle. Też. Gąsienice to wtedy tak. Pierwszenica. Ale... Gąsienica, czerw i pędrak. To są... Użyłeś tej nazwy, Mateusz, już tylko musisz to zebrać teraz. No, spokojnie. Gąsienica, czerw i pędrak. Do jakiej grupy zwierząt możemy zebrać? Do owadów. I owadów. Jakie stadium? Owad. Jak się nazywa to stadium? Drugie. Czyli drugie stadium jakie? Czyli jak się nazywa to stadium, larwa? Mateusz? Ekstra, larwa. Czyli pełnym zdaniem, żeby było jasne? Są to larwy. Larwy czego? Motyla. Owadu. Larwa owadu. Dobrze. Cały obszar Parku Bolimowskiego pokrywają gęste lasy Puszczy Bolimowskiej, Miechowieckiej i Mariańskiej, przez które meandruje rzeka Rawka, na całej długości objęta rezerwatem przyrody. W drzewostanie dominują bory mieszane z udziałem sosny, dębu, grabu i jałowca. Na bardziej żyznych siedliskach przechodzące w typowe grądy, a nieco rzadziej w świetliste dąbrowy. W obniżeniach rozwinęły się olsy, natomiast w Dolinie Rawki występują łęgi jesionowo-olchowe i zarośla wierzbowe. Na obszarze parku stwierdzono występowanie ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 134 gatunki roślin rzadkich i chronionych. Rośnie tu m.in. orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów.
Wśród zwierząt spotkać można łosie, jelenie, daniele, dziki, piżmaki, bobry i lisy. Dominuje także ptactwo wodne, w tym broczce, bociany czarne, bekasy, remizy i łabędzie nieme. W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Kopanicha, Rawka, Ruda Chlebacz, Polana Siwica oraz Puszcza Mariańska. Ten ostatni poza granicami województwa łódzkiego. Są siedliska bobrów nad rzeką Rawką oraz kilkadziesiąt pomników przyrody. Do dyspozycji turystów oddano obiekty wypoczynkowo-rekreacyjne w Bolimowie, w Budach Grabskich i Nieborowie, z których korzystają głównie mieszkańcy pobliskich wielkich aglomeracji miejskich. Wyznakowano i opisano 3 szlaki turystyczne oraz 16 ścieżek dydaktycznych. Działają tu zielone szkoły.